Ale widzimy, jak nieustraszony miodożer zaatakował gniazdo jeżozwierza. Ofiara od razu próbowała go ostraszyć, odsłaniając ostre igły, ale miodożer całkowicie ją ignoruje. Jeżozwierz próbuje ukłuć miodożera, ale drapieżnik nawet się nie poruszył. Nawiasem mówiąc, igła jeżozwierza łatwo przybija aluminiową puszkę. U innych zwierząt, takich jak lamparty, po spotkaniu z jeżozwierzem rany goją się przez długi czas, ale skóra miodożera jest bardzo gruba. Drapieżnik całkowicie ignoruje jeżozwierzę i nadal je jego dzieci. Małe jeżozwierzę mają miękkie igły i można ich łatwo zjeść. Dzikie zwierzęta są czasami bardzo okrutne. Okazuje się, że jeżozwierzę mogą być oswojone.